Witam Was bardzo serdecznie w cyklu wywiadów Beauty Boss Secrets. Ja się nazywam Anna Bigos i na łamach tego programu będę się z Wami dzieliła historiami kobiet sukcesu w biznesie beauty. Moim dzisiejszym gościem będzie kobieta, która zdominowała krynicki rynek, zaczynając od makijażu, paznokci, po jej największy konik, jakim jest makijaż permanentny. Mowa tu oczywiście o Angelinie Śliwińskiej. Dzień dobry, moja droga Beauty Boss! Witam Cię serdecznie. Angelina, przede wszystkim dziękuję Ci bardzo, że zdecydowałaś się na nasze spotkanie, na nasz wywiad. Jesteś osobą znaną w sieci, jesteś bardzo aktywna w social mediach i nie ukrywam, że właśnie przyciągnęłaś moją uwagę swoją osobowością, ale też ze sięgnąłem języka, że jesteś osobą tutaj w Krynicy, na krynickim rynku również bardzo mocno znana. Ale jak my wszyscy, chcemy poznać historię naszych beauty. Czy mogłabyś mi coś więcej powiedzieć na temat Twojego salonu? No zaczęło się po prostu od takiej dziewczęcej po prostu ciekawości odnośnie właśnie gdzieś tam szmineczki, tuszu do rzęs. Później jako nastolatka już gdzieś tam zgłębiałam techniki makijażu. Zaczęłam widzieć, że kobiety naprawdę są mało dowartościowane, że trzeba z nimi pracować nad tym. Chciałam, żeby to się stało takim motorem napędowym w moim życiu, żeby połączyć te dwa aspekty, żeby jednak to była taka fajna, spójna całość. Angelina, bo Ty nie łączysz, Ty łączysz bardzo wiele rzeczy ze sobą, bo Ty zarówno robisz makijaż klasyczny, robisz paznokcie i pewnie jeszcze mnóstwo innych rzeczy tutaj robisz, ale przede wszystkim Twoim konikiem to jest makijaż permanentny, prawda? Tak, zdecydowanie. Powiedz mi proszę, a co wpłynęło na to, że zdecydowałaś się w ogóle na makijaż permanentny? Kobiety po prostu przychodząc do gabinetu chcą poczuć się piękne. W momencie, kiedy przychodzą na takie zabiegi upiększające, po prostu działa to na pewien okres czasu. Natomiast makijaż permanentny pomaga tym kobietom poczuć się lepiej na długi okres czasu. To było takim właśnie motorem do tego, żeby zacząć to robić. Mam takie wrażenie, że on też bardzo mocno wpływa na podniesienie pewności siebie, bo wiele kobiet ma, prawda, różnego rodzaju kompleksy, asymetryczne brwi, albo nieraz są różne prawda, wypadki, jak prawda, potrzeba brania leków chemii, tak? Czyli wtedy jest całkowity zanik tych brwi i wtedy Ty, jako taki ekspert, prawda, od makijażu permanentnego, ratujesz, odzyskujesz ich pewność siebie. No zdecydowanie tutaj działam właśnie najbardziej w tym polu, żeby kobiety czuły się ze sobą dobrze, żeby się kochały. Staram się po prostu, polepszam ich wizerunek. No, kobiety mają problem z codziennym makijażem, tak? Tysiące razy, na pewno coś o tym wiesz, jak każda z nas, chociażby nie była, nie wiadomo, jakim ekspertem, zdarzają się takie rzeczy na szybkości. Natomiast tutaj wstajesz i make-up jest piękny, lekkie poprawki, lecimy w świat, jesteśmy piękne. Super, Angelina. Jesteś niesamowicie pozytywną osobą, jesteś takim wulkanem energetycznym po prostu, jesteś energią pozytywną. Ale też! Wiem, dziękuję. I powiedz tak, przyciągasz uśmiechem, to jest zdecydowanie, to jest Twój wyróżnik. Ja bardzo często mówię swoim beauty boss, żeby szukały takich wyróżników, żeby wyróżniały się na tle konkurencji, znajdowały takie swoją taką wartość. Powiedz mi proszę, czym Ty się wyróżniasz na rynku właśnie krynickim? Wiesz, Aniu, no chciałam zdecydowanie pójść w coś, żeby klientki zdecydowanie kojarzyły mnie z czymś konkretnym. Żeby to nie było dokładnie tak jak w każdym salonie. Wprowadziłam taki system, gdzie połączyłam dwie pasje. Pasję do pieczenia i pasję do kosmetyki. Pasję do kontaktów też z ludźmi, z kobietami właśnie. Działanie tutaj na tym prawda, aspekcie, tak? Więc codziennie po prostu... A powiedz mi o tym pieczeniu. Powiedz nam proszę, co takiego pieczesz? Jak to ma się pieczyć? pieczę codziennie, piekam codziennie bezę z bitą śmietaną, z mascarpone, z różnymi owocami. Jest to naprawdę takie wykwintne ciasto. Spotyka się to naprawdę z dużym entuzjazmem, wszystkim smakuje, także no, tym bardziej mnie to bardzo cieszy. Poprawiam im humor. Ostatnio właśnie klientka przyszła i mówi: Boże, miałam taki zły dzień, a tutaj beza już jest cała uradowana. Także myślę, że
wpływa to też na ich samopoczucie wtedy, tak? Dodatkowym wyróżnikiem jest tutaj pyszna szafa. Też, to jest też jakby dalej w tą kulinarię troszeczkę, działanie na zmysł smaku. Ale też działa na zmysł zapachu, na zmysł słuchu. Jeżeli chodzi o zapach, to tym wyróżnikiem chciałam, żeby się stał kolor, bo zapach kolorowy. Zawsze tutaj unosi się zapach właśnie świeczuszek o zapachu truskawkowym. Też jeżeli wypisuję datę na następny zabieg dla klientki, psikuje po prostu właśnie super zapachem truskawkowym. Tak. I to jest tak zwany secret beauty boss. No tak, tak. To są takie małe tajemnice nasze. To są takie właśnie małe niuansiki, które mają ogromne znaczenie na to, jak jesteśmy zapamiętywani i czy w ogóle zapisujemy się na dłuższy czas w umysłach naszych klientów, prawda? Zdecydowanie, no wraca i ona jeszcze ten zapach u siebie czuję parę dobrych godzin. I co najważniejsze, rekomenduję Ciebie dalej, bo jak wiemy, dzięki właśnie takiej perfekcyjnej obsłudze na miejscu, pozytywnemu nastawieniu, dzięki Twojemu uśmiechowi, który jest naprawdę Twoim wielkim wyróżnikiem, no to taka klientka wraca i opowiada, prawda? Więc dzięki temu też pocztą kartoflową właśnie dużo można zdziałać, masz rację. Ale Angelina, nie bądź taka skromna, bo Ty tutaj na rynku krynickim dużo robisz, a inaczej, przymierzasz się do projektu, który jest bardzo ciekawy, innowacyjny, więc chciałabym, żebyś się podzieliła z nami z taką informacją, czego dotyczy ten projekt, jak się nazywa, powiedz nam coś więcej. Projekt nazywa się Cała na tak. Jest to projekt, który ma po prostu za zadanie zmienić kobiety, zmienić ich nie tylko wizerunek zewnętrzny, ale tak samo wnętrze. Chcemy, żeby po prostu kobiety poczuły się ze sobą dobrze. Chcemy, żeby po prostu patrzyły w lustro i po prostu mówiły, kurczę, kocham siebie. To jest coś, co mamy po prostu na celu. To jest misja naszego projektu, tak? Spotkałyśmy się po prostu w 4 kobiety, naprawdę cudowne kobiety, które ze mną współpracują. Jest to fryzjerka Ania. Jest to Gosza i jest Monika, która jest menadżerem całego projektu. Gosza zajmuje się fotografią i chcemy zrobić po prostu taki pakiet kompleksowych usług, żeby zmienić po prostu całkowicie jej wizerunek zewnętrzny, no i przez to wpłynąć po prostu na podniesienie pewności siebie. Tak, tak? Zdecydowanie. Bardzo fajnie, Angelina, bo ja rozumiem, że tego typu projekt, on jest odpłatny, czy on jest darmowy? Darmowy projekt. Jest darmowym projektem ze względu na to, że chcemy, żeby ten projekt był medialny. Kobieta, która bierze udział w takich programach, na pewno znasz takie programy z telewizji, może skorzystać za to z takich usług bezpłatnie, natomiast musi zgodzić się na udostępnianie jej wizerunku w sieci, w mediach. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Cieszę się. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które się nas oglądają, będą tym zainteresowane. Też mam taką nadzieję. Świetny pomysł. Angelina, jesteś kobietą sukcesu. Bardzo podoba mi się Twoje podejście do życia. Powiedz mi proszę, jakimi zasadami kierujesz się, moja droga beauty boss, w swoim życiu? Czy jesteś tu, gdzie jesteś, a osiągnęłaś wiele? Podejrzewam, że też miałaś różne przeciwności losu, bo nie zawsze było tak łatwo. Nie zawsze. Ale miałaś zasady. Powiedz nam proszę o swoich zasadach, którymi się kierujesz. O, kochana, przede wszystkim kieruję się tym, żeby mieć w sobie dużo empatii, żeby szanować klientów, żeby podchodzić do tych klientów z uśmiechem, z serdecznością, ze zrozumieniem. Indywidualnie. Tak, tak, zdecydowanie. Każdy ma jakąś tam swoją historię, a ja chcę podchodzić do tego, no, tak jak powiedziałeś, tak indywidualnie. Po ludzku, tak po ludzku. Tak. Czyli jesteś takim, oprócz tego, że dbasz o piękno zewnętrzne, to dbasz również o ich piękno wewnętrzne, jesteś swego rodzaju, można powiedzieć, ja się zawsze śmieję, że gabinety kosmetyczne są takim gabinetem psychoterapeutycznym, prawda? Tak, i fryzjerskie, i kosmetyczne. Beauty to jest po prostu ich na psychoterapię. Tak, zdecydowanie tak. No dobrze, to Angelina, to w takim razie, jakbyś miała dać taką cenną wskazówkę dla początkujących beauty, dla kobiet, które można powiedzieć, że mogą stanowić za niedługo Twoją konkurencję, ale Ty jako doświadczona boss, powiedz proszę, co mogłabyś powiedzieć młodym dziewczynom początkującym albo już aktualnie działającej konkurencji na rynku, na co powinny zwrócić uwagę? Zdecydowanie powinny się kierować odwagą, mieć odwagę działać,
można być kreatywnym, a jednak być zablokowanym. Więc żeby jednak tutaj to, co nam rodzi się w głowie, realizować pomimo tego, pomimo jakichś tam swoich blokad. Jeżeli się odblokujemy, to wszystko ruszy. No i kochać tych ludzi, tak? Kochać z nimi, spędzać czas, tak? Dzielić się jakąś swoją historią, też ich słuchać, dbać o każdy detal w salonie, tak? Żeby czuły się tutaj wyjątkowo. Jesteś ewidentnie, Angelina, przykładem kobiety, dla której tak naprawdę projekt, który teraz realizujesz, ogólnie, globalnie, Twój Beauty, to się urodził w Twoim sercu. To nie był projekt, który urodził się pod kątem stricte biznesowym, aczkolwiek niesamowicie pięknie połączyłaś swoją pasję do piękna właśnie z zarabianiem pieniędzy, więc jesteś naprawdę wzorowo beauty boss. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I wszystkiego dobrego. Pa. Miło było Ci gość. Wzajemnie. Wyszło.